Służby wkroczyły do Urzędu Marszałkowskiego. Wicemarszałek województwa śląskiego został zatrzymany przez CBA. Dzisiaj śledczy prowadzą czynności z jego udziałem. Urząd na razie lakonicznie odnosi się do sprawy. Łukasz Kądziołka. Do zatrzymania w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego doszło wczoraj. Służby potwierdzają, że na polecenie Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach CBA zatrzymało Bartłomieja S. To wicemarszałek województwa śląskiego. Czynności z jego udziałem rozpoczęły się wczoraj i są dziś kontynuowane. Z tych też powodów do zakończenia czynności procesowych i podjęcia decyzji związanych z zastosowaniem środków zapobiegawczych nie jest możliwe udzielanie szerszych informacji, odpowiada Prokuratura Krajowa. Służby nie podają ani powodu zatrzymania, ani nie przekazują informacji o zarzutach. Sprawę bardzo lakonicznie komentuje Urząd Marszałkowski. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego współpracuje ze służbami, przekazując wszelkie informacje. Z uwagi na prowadzone postępowanie nie jestem w stanie udzielić dalszych informacji. Jak zapewnia rzecznik prasowy, działania organów ścigania nie wpływają na funkcjonowanie urzędu. Bartłomiej S. został wicemarszałkiem w maju tego roku. Wcześniej polityk Platformy Obywatelskiej pełnił funkcję wiceprezydenta Częstochowy.